No i zaczynamy następny odcinek. Dalej jesteśmy w tym pięknym otoczeniu. Jakaś taka wyspa wielkanocna. Tutaj mamy jakieś króliczki, czekoladowe jajka, w ogóle koszyczki. No naprawdę, klimat wielkanocny. O, i specjalną broń odstrzelam w dodatku. No i teraz znowu. Aż nie zauważyłam, że nie przełączyłam. No tak, jak już mówiłam, ktoś miał fantazję, żeby zrobić nam powtórkę z rozrywki. Nie podoba mi się ten klimat w ogóle. Zrobili taki dodatek jakby wielkanocny. Ten poprzedni znowu, nie wiem, on chyba był poprzedni. Tak, bożonarodzeniowy. Fajnie, fajnie w ogóle wygląda. Chyba też go przejdę. Ale nie wiem teraz, bo jakoś mi się tak na początku nie spodobał. Zresztą nie grałam w niego nigdy, w ten dodatek świąteczny, ten bożonarodzeniowy. Ale pewnie go przejdziemy. On jest trochę inny od tego, znaczy no, zupełnie inny w ogóle od całej tej gry, bo całkiem się różni od wszystkiego. Jest taki no, naprawdę dodatkowy. No i tutaj mamy informację, że tylko ten, kto wykona podwójny skok, może odebrać się do konfitur, haha, czyli tam. Czyli oczywiście Spas może wykonać podwójny skok. My tego podwójnego skoku no niestety nie wykonamy, nawet się nie mamy co męczyć. Tak, o, jestem sobie na drzewku. Aż wylądowałam na drzewie, dobra, z tego wszystkiego. No nic, ja się zabiorę za to w inny sposób. Oj, żebym tam nie wpadł, bo ja chcę jeszcze... No, jak on mógł przez podłogę mnie dziabnąć? Chcę jeszcze te inne poziomy tam zwiedzić. No, no, w niego nie wpadłam znowu. Jestem dość mało uważna w tej grze, bo ona po prostu... No... O, i cukiereczek. No i znowu nie w porę. Ale zdążymy je wszystkie tam rozwalić, zanim się skończy. No, coś mi to nie wychodzi. Dobra. No i lecimy szybko. Żebyś nóg nie połamała. I tu mamy co? Bombę, oczywiście. O, tu mam do wspinaczki. Ajajajajaj. Nie odbijaj mi się tak, nie lubię tego. No, słyszę jakieś ciekawe dźwięki. No tak, pojawią się bloki do wspinaczki i znaleźliśmy skrzynię. No i rozwalenie tej skrzyni uwolniło także kilku wrogów. Fajnie. No, ale jak widać, szybko się ich pozbyliśmy, tym bardziej, że zdałam te przejścia, te sekrety, te takie w ścianach. Więc wiedziałam, gdzie ci bogowie będą. Tak i znowu. Pełno tych żółwi tutaj. One są takie łatwe do pokonania, a mimo to takie irytujące. No przynajmniej mnie irytują. Ich tak strasznie dużo wszędzie się plączą, a tak w zasadzie to nic strasznego nie mogą mi zrobić, bo... No tak, faktycznie, nieraz no właśnie, ugryzie mnie taki i... Ale co mi to w sumie zrobiło, no jeszcze nic poważnego. No wiele gorsi są przeciwnicy w następnych planszach. No naprawdę potrafią być upierdliwi i to mocno. No i mamy checkpointa, no i kolejnego żółwia. Tak, tu sobie wejdziemy. Chcę tak wszystko pozbierać już, bo nie lubię czegoś tak zostawiać. I to też mnie denerwuje czasem, szczególnie w tym dodatku jest tak dużo tego. Czego jest dużo? Co ja chciałam powiedzieć? Aha, że rzeczy leżą na środku drogi. Widać je doskonale, nie trzeba ich zgadywać, gdzie są, szukać. A trzeba łazić w różnych
po różnych kątach, to jest nie po drodze, zbierać je, tak się lec i mnie to denerwuje czasem. No. Ale ogólnie gra jest na tyle przyjemna, że fajnie się w to gra mimo wszystko, mimo tego szukania, znaczy nie szukania, bo nawet tu się nie szuka, tu się widzi, gdzie co jest, tylko trzeba to pozbierać, znaczy jak ktoś chce, no a ja chcę wszystko pozbierać. Czasem dobre żółwiki zostawiają nam jakieś diamenciki, jak się odwrócą do góry skorupą. Czasem rozwalam też te skorupy. Nie wiem po co, tak z przyzwyczajenia już. No, fajne pagórki, bardzo realistyczne naprawdę, takie równiutkie. No. Niedobry chłopczyk. Aha. No, nie lubię tego. Nie lubię, jak mi tak lata niekontrolowana. Tak, i co tu mamy? Skrzynkę. I tu nie możemy się dostać. Tu się może dostać tylko Jazz, bo on ma ten taki fajny, silny skok. Nie wiem, czy ja mówię zrozumiale dość, tutaj mówię raz podwójny, że ma spas, tutaj mówię, że wysoki, jakiś tam mocny ma jazz. No, mam nadzieję, że mimo wszystko mnie rozumiecie. No, gdybym grała, no nie Lori, tylko właśnie z Fazem, byłoby mi łatwiej to trochę tłumaczyć, może. Chociaż nie jestem pewna. Ale... tam coś jeszcze będzie? No to sprawdzę trochę inaczej. A nie ma tu nic. A! I od początku. A jejku, jejku. Mam nadzieję, że za bardzo nie przynudzam, chociaż to wchodzenie może być nudne. No, jeszcze jak nie mogę tam wejść. Przepraszam was za to. Zmęczenie się daje znaki. No i hopsa. Podsumowanie i koniec. I na dziś myślę, że skończę, bo tu już zaczynają się inne troszkę epizody. Bardzo się różnią, więc też je inaczej nazwę. Tak, nie wiedziałam dokładnie ile, która runda ma, znaczy który jakby to określić, który etap ma więcej, ile rund. No, dlatego jakoś tak nazywałam to po swojemu, ale myślę, że od następnego etapu właśnie, który już zaczniemy właściwie, bo teraz gramy w dodatek, jak zaczniemy już właściwą grę, to będą one, te etapy, normalnie zrobione, ponazywane i w ogóle. Muszę gdzieś poszukać tego, znaleźć ile który ma rund, bo nie pamiętam tego. A teraz już się chyba z wami pożegnam. Tak, bo na tym właśnie skończę. Pamiętam, że no bardzo klimatyczne są te etapy, które właśnie tutaj na nas czekają. Bardzo są klimatyczne i bardzo ładne i w ogóle mi się podobają, ale czasem mam problem z ich przejściem. Tak, one mnie troszkę przerażają. Mimo wszystko przerażają mnie troszkę. Tak więc na razie żegnam się z wami, pa, pa.